Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej przygotowuje studia podyplomowe na naszej uczelni, na Akademii Bialskiej i na tych studiach kształcimy wiele osób, które zmierzają do tego, żeby uzyskać dyplomy z bardzo interesujących dziedzin wiedzy. Te dyplomy nie tylko rozszerzają wiedzę tych osób, ale również sprawiają, że te osoby nabywają pewnych uprawnień. I to jest niewątpliwie dobry moment do tego, żeby w Akademii Bialskiej takie studia rozpocząć. Między innymi na przykład studia rolnicze dotyczące rolnictwa nadają absolwentom uprawnienia w zakresie na przykład obrotu ziemią. A więc w dzisiejszych czasach jest to dosyć istotne i ważne i cieszą się dużym powodzeniem. Studenci podyplomowi, można ich śmiało określić jako niezwykli, dlatego że są to osoby, które inwestują swój czas i pieniądze, bo to są studia płatne, w to, żeby u nas nabrać wiedzy, czyli cenią naszą uczelnię i cenią wiedzę, którą się tutaj uzyskuje. Co wam dały te studia? Na pewno większą wiedzę. Ja jestem w trakcie, powiedzmy, przebranżawiania się z innego kierunku na geodezję, więc na pewno się to przyda. Dla mnie szerszy zakres wyboru też pracy. Ja jestem po informatyce, ale ostatnio też w firmie, w której pracowałem, były zwolnienia, które mnie objęły i już teraz zdecydowałem się na pracę w geodezji i już od miesiąca pracuję. Czy warto studiować? Warto, i zwłaszcza na tej uczelni. Tak, z pewnością warto. Warto się uczyć, poszerzać zakres kwalifikacji. Korzyści są po prostu nieograniczone, także bardzo, bardzo chętnie bym się tutaj studiowało. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, przede wszystkim, którzy wiem, że będą dla mnie też wsparciem i którzy będą nam pomagać. Zresztą wsparcie w ramach takiej jednej działalności zawsze jest bardzo ważne, tak? Wszyscy tutaj się uczyliśmy, ale też wszyscy będziemy się razem wspierać perfekcyjnie, na szóstkę, myślę. Wspaniali wykładowcy, przede wszystkim, którzy posiadają ogromną wiedzę i co najważniejsze, potrafią tą wiedzę przekazać. My tutaj wszyscy, pomimo tego, że tak jakby grupa była bardzo zróżnicowana, nie wszyscy mieli do czynienia z kadrami i płacami w swoim zawodowym życiu, tak? To wszyscy potrafiliśmy wyciągnąć jak najwięcej wiedzy z tego kierunku, z tych studiów, bo ona była mi po prostu w bardzo przystępny sposób przekazywana. Najbardziej interesujące były dla mnie zajęcia z panem Sebastianem Śniowskim, panem adwokatem, który przeprowadził z nami zajęcia z umów cywilnoprawnych i całe te swoje wykłady w sumie poświęcał na nieprzedstawianie nam tak jakby treści napisów z kodeksu cywilnego, tak, słowo co tam jest napisane, tylko wszystkie sytuacje z życia wzięte, które sam przeprowadzał, które były też jego sprawami prowadzonymi na salach sądowych, tak? Z zakresu kadr i płac, także wszystkie sprawy pracownicze. Bardzo, bardzo wartościowe były te wykłady i bardzo mi się podobało. Już bardzo dawno chciałam ten kierunek sobie zrobić, studia podyplomowe na tym kierunku, ale ciągle mnie zniechęcało to, że musiałabym dojeżdżać gdzieś daleko, na przykład do Warszawy, tak? No i to był pierwszy taki impuls, że jest tutaj w Białej i jest blisko, więc to był taki pierwszy impuls, żeby się dopisać. To dziekan współpracuje z Akademickim Centrum Kształcenia Ustawicznego już od wielu, wielu lat. Ta współpraca układa się świetnie i dzięki aktywności i centrum, i pracowników wydziału organizujemy już od wielu lat cyklicznie wiele interesujących studiów z tego obszaru nauk ekonomicznych, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Dzisiaj akurat mamy nowość, pierwszy rok wypustu kadry i płace, ale mamy też takie studia agent celny, które cieszą się ogromną popularnością już blisko 10 lat. Poza tym również rachunkowość i audyt finansowy. Ale to nie tylko to mamy w ofercie. Ja tak od razu chciałam zaprosić na kolejne. Przede wszystkim zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse publiczne i administrację. Kierunki są różnorodne, również bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak i ochrona danych osobowych. Powiem, że współpracujemy z naszymi pracownikami akademickimi, ale także z pracownikami i ekspertami z całej
Polski serdecznie zapraszamy. Oczekujemy dzisiaj, jeśli chodzi o Wydział Nauk Ekonomicznych, absolwentów 3 kierunków studiów podyplomowych. Na kierunku kadry i płace uruchomione zostały 2 grupy ćwiczeniowe. I są to nie tylko studenci z regionu, ale z całej Polski. Także liczymy i w przyszłych naborach na zainteresowanie. Łącznie z całej uczelni być może powyżej 100 osób, dlatego że to nie tylko te kierunki dzisiaj uczestniczą w zakończeniu roku akademickiego. Bardzo fajne, dużo materiału, dużo wiedzy przekazanej przez wykładowców. Wiedza bardzo potrzebna w naszej pracy codziennej, więc tak, bardzo pozytywnie polecam. Bardzo pomocne studia, zakres adekwatny do aktualnych wymogów pracy zawodowej. No bardzo pozytywnie, myśmy walczyły ze 3 lata, żeby w ogóle kierunek ruszył, więc jesteśmy bardzo zadowolone, że w ogóle to ruszyło, że udało nam się w ogóle dostać, trzymać i dostać się decyzję, kończyć z bardzo dobrymi wynikami. Zachęcamy, tak jak wspominałam, stosunkują materiały do uczestników tych studiów, więc tak, bardzo polecam. Były dwusemestralne, najciekawsze, to chyba nowa terminologia, którą na przykład nie spotykamy. Tak jest, też bym powiedziała, że na przykład zakres prawniczego słowniki, a w którym na co dzień nie mamy, ja osobiście nie mam do czynienia, a tutaj było wszystko przekazane w takiej przystępnej formie, że teraz tylko korzystać. Tak. Kierunek powstał 2 lata temu, jest realizowany 220 godzin dydaktycznych w ciągu 2 semestrów. Nowością jest to, że wprowadziłem wykłady, które są na Teamsie prowadzone. Dzięki temu słuchacze nie muszą na każdym zjeździe być obecni na uczelni, tylko mogą realizować wszystkie wykłady online, a spotykają się na uczelni tylko na laboratoria, na ćwiczenia, na zajęcia terenowe, które też są w semestrze letnim ze sprzętem geodezyjnym prowadzone. Co roku mamy pełną liczbę słuchaczy, którą zakładamy sobie do rekrutacji. Rekrutacja już jest otwarta na kolejny rok akademicki, już są osoby chętne zapisane. Myślę, że jest to ciekawy kierunek, ponieważ ciągle każda inwestycja, nie tylko prywatna, ale również inwestycje miejskie, wymagają pracy geodety. Geodeta jest, jak to się mówi, pierwszą osobą, która na teren budowy wchodzi i ostatnią, która z niego wychodzi, więc wszystkie różne budowy dróg, kolei, autostrad. Jak też obsługa budowy budynków deweloperskich, wielorodzinnych czy budynku jednorodzinnego, zawsze geodeta musi zrobić taką mapę czy pomiary powykonawcze do odbioru budynku, które są potrzebne. Zapotrzebowanie zawsze było, jest i myślę, że na pewno będzie. I też tutaj pracodawcy, moi koledzy po fachu, geodeci, często takie potrzeby zgłaszali takich osób, które można byłoby u siebie zatrudnić, a naszymi absolwentami są też często osoby, które już pracują w geodezji, na przykład w Starostwie Powiatowym, w Białej Podlaskiej czy w innych urzędach i mają wykształcenie pokrewne i potrzebują uzupełnić je o nowe kwalifikacje. W swoim imieniu zachęcam jako koordynator studiów podyplomowych podstawy geodezji wszystkie osoby zainteresowane, które są bezpośrednio bądź pośrednio związane z branżą geodezyjną, do zapisywania się na studia. Mamy bardzo fajnych prowadzących. Są to zarówno praktycy, którzy pracują albo w urzędzie, bądź też są geodetami w terenie. Sam również prowadzę zajęcia na tym kierunku i oczywiście wszystko staramy się, aby było jak najbardziej nowoczesne. Mamy fajną bazę dydaktyczną, sprzęt do pokazania, programy komputerowe, które cały czas dokupujemy, tak aby wszystko było to, co się używa w pracy zawodowej. Mam po prostu ziemię. Obrabiamy tą ziemię. Sprzątą duże zmiany i stwierdziłam, że muszę się doszkolić. Zaczerpnąć trochę wiedzy, odświeżyć gospodarstwo. Pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby to zrobić. Pomogły mi w tym, że poznałam wszystkich fajnych ludzi, z którymi teraz będziemy mam utrzymać kontakty, ale też sporo nakierunkowałam się na działania, które powinnam zrobić w swoim gospodarstwie, a do tej pory tego nie zrobiłam. A pierwsze, co zrobiłam, to posadziłam aksamitki w ogrodzie warzywnym. Referatem, czy też robiliśmy referaty fajne, zajęcia grupowe, a laboratorium. Mierzyliśmy próbki, mikroskopy, porównywania, analizy. I wiedziałam, jak to wygląda od wewnątrz i naprawdę tak, faktycznie to było fajne. Myślę, że warto. Warto zasięgnąć wiedzy, spotkać fajnych ludzi, znajomości. Myślę, że to czasami trzeba po prostu odświeżyć swoją wiedzę, ruszyć do ludzi po prostu. Nie ma chyba tego kierunku gdzieś bliżej.
Także to jest jedyny kierunek, który daje jeszcze wykształcenie rolnicze. To też jest warty kąsek, który podnosi te studia.